Holiday Palace. Byliśmy w tym hotelu już kilka razy, ale zawsze wracamy z wielką przyjemnością. Taka szybka kontrola, czy wszystko jest tam, gdzie ma być. Zapraszamy na relację. Się wytrzymać na zewnątrz, ani wewnątrz. Hello, sister. Jak miło jest wracać do takich hoteli, gdzie kuchnia jest bardzo smaczna. Po prostu. Ale okej, zawsze staram się coś znaleźć fajnego. No i to jest dzisiejszy hicior. Mozzarella w panierce. Boże, jaka dobra. Takie banalne coś. A takie smaczne. No i do tego oczywiście białe winko. Na razie, a później się zobaczy. Mm.
Jak tam, sister, zadowolona z dnia? No przecież, Royal Holiday again. Tu Anciu. Pobrałem grillowaną rybkę i spaghetti polonieze z jalapeno. Taki fusion confusion totalny. Ale jeden szczegół zwraca uwagę. Przede wszystkim ser. To jest parmezan. Prawdziwy parmezan. A nie jakiś tam żółty ser zmielony. I od tego el parmezaniku zaczniemy. Będzie tu? No nie, tak się nie będę bawił. Savoir vivre zostawiłem za sobą. Pasta. Urodziłem się dla parmezanu. Muszę się przyznać, że ciągnęłam już kawałek torcika. Spróbuję jeszcze to. Wygląda coś tiramisu. Może nie do końca, kawowe. No i jakie kawowe? Kawowe. Bardzo fajne. Nie za słodkie. Za chwileczkę zneutralizuję to jeszcze truskaweczką. Otóż to. Sezon na truskaweczki w pełni, tak jak i sezon na karbuzy. A na deser crazy fusion confusion style talerz vermicelli makaroni z sosem gulaszowym, chociaż on bardziej jest preferowany w kuchni azjatyckiej, ale nie dzisiaj. Cordon bleu, kotlecik jagnięcy i kilka fajnych meze tureckich. Ale zacznę od vermicelliego, bo to jest mój ulubiony makaron z tamtej części świata. Po raz pierwszy z sosem gulaszowym i to jest bardzo dobre zestawienie. Do powtórki. A co dodatkowo ważne, jest ciepłe, wręcz gorące. Fajne. Okej. Okay. Nieskomplikowana kuchnia. Ale bardzo smaczne. W tym hotelu trudno zachować fason. Normalnie nie biorę deserów, ale nie wytrzymałem, bo mam cię cały czas, ale dobry, ale dobry, ale dobry. Wziąłem dwa torty i cztery chyba ciastka, ale tak symbolicznie. Torty, rewelacja. Tu jest jedno ciastko, którego nie skosztowałem jeszcze. Naprawdę. Jeszcze tu jest jeden wynalazek, który muszę przetestować. To jest to. Bardzo dobre, bardzo dobre. A torty niestety rewelacyjne. No jak tu człowiek ma zachować klasę? Klasa is gone.